Elżbieta Penderecka odwiedziła uzdrowisko Latoszyn-Zdrój. Celem spotkania z władzami gminy Dębica było omówienie kwestii nadania parku zdrojowemu imię Krzysztofa Pendereckiego. Ale tego dnia nie tylko o tym rozmawiano w pijalni wód. Jest pomysł pana wójta, żeby ogród, park w Latoszynie-Zdroju był imienia mojego męża, żeby tam stanęło jakieś popiersie, żeby i amfiteatr był imienia mojego świętej pamięci męża. Myślę, że miła inicjatywa. Takich jest już więcej inicjatyw w Polsce. Powstają ulice, powstają pomniki, powstają place, parki. Myślę, że to nie tylko muzyka, ale to wszystko, co nas otacza. To jest ogromnie ważne, żeby nie zapomnieć nazwiska Krzysztofa Pendereckiego. Goście spotkania z chęcią oglądnęli pamiątkowe zdjęcia z wizyt mistrza w okolicy. Nie zabrakło oczywiście wspomnień o zmarłym kompozytorze i jego dębickich korzeniach. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować. Chcę powiedzieć, że po wielogodzinnych rozmowach pani profesorowa dopiero zaakceptowała, rozpoznała, no bo przecież nie można po prostu gdzieś na rozdrożu nadać imienie profesora i za to chcieliśmy serdecznie podziękować. Otrzymaliśmy stosowne pismo, że akceptacja jest, cieszymy się. Chciałbym tu zadeklarować pani profesor, że godnie po prostu przyjmiemy i tego ducha po prostu tutaj będziemy wskrzeszać. Jeszcze jeden news powiedziałbym, co prawda chciałem to bezpośrednio z panią profesorową, ale ja myślę, że nie popełnię nie tak tu, że jeśli już będzie nadanie tego imienia, bo o szczegółach to my porozmawiamy, to chcemy po prostu, tak bywa i w parkach zdrojowych, po piersie pana profesora. To co ja mogę powiedzieć, bardzo się ucieszyłam naturalnie. Mąż był bardzo z tym wicą związany, tutaj się urodził. Tutaj kancelarii miał świętej pamięci teść. Ja mieszkałam króciutko też na początku naszego małżeństwa, dosłownie kilka miesięcy. Tu się urodził nasz syn. Także informacja od pana wójta, list, który otrzymałam, naturalnie rozmawialiśmy. Myślę, że nadanie imienia Krzysztofa Pendereckiego jest na pewno wielką. Mąż bardzo by się cieszył. Był bardzo związany z tą ziemią, z tym kawałkiem Polski. Chętnie tutaj wracał. No teraz już właściwie pozostały nam tylko smutne miejsca na cmentarzu, ale takie jest życie. Natomiast jeśli chodzi o park i o zainteresowanie mojego męża drzewami, to rzeczywiście cały park Lusławicki, dwór, który jest otoczony 25-hektarowym parkiem, to wszystko było dzieło mojego świętej pamięci męża. Z wielką radością dziękuję za zaproszenie do Latoszyna i mam nadzieję, że jak będzie zielono, dzisiaj jest dosyć chłodno, ale jak będzie zielono, zacznie kwitnąć, z wielką radością przyjadę. Park zdrojowy w Latoszynie rozrósł się już na powierzchnię około 25 tysięcy metrów kwadratowych. Zdobi go ponad 2000 drzew i krzewów, które tak bardzo cenił Krzysztof Penderecki.